Jest to historyczny moment w polskim MMA. Pierwsza walka dzieci właśnie w tej formule. Przypomnę, że walki w kategorii 10 odbywają się bez uderzenia na głowę. Kopnięcie zarówno na tylko w korpus, a do łąki. Uderzenia zarówno tylko na korpus. Z technik dozwolonych są rzuty powalania i pozycja w parterze. Walka odbywa się bez technik kończących, podających w parterze. Walka ta ma przede wszystkim na celu rozwijanie umiejętności sportowych, a drugą może to szczęście zdrowia. Są to bardzo nowe osoby, trenują kultura, a na przeważnie są to zajęcia odbudowane w głowę z elementami szczytami. Na pewno będzie się lepiej walczyć, aby później to nastało. Walka zakończona na miejscu.